Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Już 22 czerwca. Pierwsza edycja nocnego Wrocław Półmaratonu. Przyjdź i kibicuj biegaczom w noc świętojańską. www.pół.wrocławmaraton.pl. Cztery drużyny męskie i trzy żeńskie wzięły udział w rywalizacji w piłce ręcznej. Wśród chłopców pierwsze miejsce w turnieju zajęła ekipa UKS-u Handball 28 Wrocław 1, która pokonała kolejno swoje rezerwy UKS Legnica i KPR Kobierzyce. Drugie miejsce na podium przypadło Legniczanom, a trzecie zespołowi z Kobierzyc. W kategorii dziewczynek wystartowały tylko trzy drużyny, które tym samym już przed startem były pewne podium. Bezsprzecznie triumfowały szczypiornistki KPR-u Kobierzyce przed UKS-em Handball 28 Wrocław i szkołą podstawową numer 95, także z Wrocławia. Ciekawy przebieg miała rywalizacja Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży w tenisie stołowym. W szranki stanęło wielu zawodników i zawodniczek z różnych kategorii wiekowych. W grupie najmłodszej najlepsi okazali się Mateusz Rzepecki i Natalia Malicha. Zwycięzcy gier pojedynczych wygrywali także debla w parze z Michałem Zabawką i Sandrą Piech. Mateuszowi i Natalii sukcesów jeszcze było mało, stąd wywalczyli trzeci medal, tym razem wspólnie w mikście. W najstarszej grupie urodzonych między 95 a 98 rokiem w grze singlowej wygrywali Paulina Knyszewska i Michał Moczko. W rywalizacji wzięły też udział Natalia Bajor i Ada Jończyk, czyli zawodowe tenisistki. Natalia wygrała w mikście, a Ada w deblu. Na koniec wiadomości z WOM-u odwiedzamy jeszcze szachistów. Królewska dyscyplina w naszym mieście wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Niech świadczy o tym fakt, że w najstarszej grupie olimpiady w zmaganiach wystartowało aż 24 zawodników. Wygrał Łukasz Lipski i Helena Sękowska. Wśród 11-latków złoto zdobyli Adam Kawaler i Maja Molenda w gronie najmłodszych, czyli 7-latków, natomiast Wojciech Wilanowski i Olga Kraszewska. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Już 22 czerwca. Pierwsza edycja nocnego Wrocław Półmaratonu. Przyjdź i kibicuj biegaczom w noc świętojańską. www.pół.wrocławmaraton.pl.